Powiem tyle, że będzie dużo kontrowersji, bo będę tam w parze ze swoją dziewczyną, ex-dziewczyną, ale wrócimy do siebie. Jest to Joanna Opozda, przepiękna aktorka, bardzo się lubimy. No i będziemy mieli tam gorące sceny. Także było śmiesznie, bo kiedy dostałem scenariusz, to czytałem sobie go w domu na głos i razem z moją żoną śmialiśmy się, ale się będzie działo. No i ja tak już po prostu z rozpędu, nie myśląc, tylko czytałem na głos, przeczytałem pewną scenę, dość gorącą. I nastała taka niezręczna cisza. Spojrzałem się tylko na żonę. No i... jakby Kamila rozumie i wie, że tak naprawdę ja się też bardzo stresuję, bo to nie są łatwe sceny do zagrania. Natomiast no, podjąłem to wyzwanie i się udało. No, zobaczymy. Bardzo się cieszę, że podobało się producentom. Czekam teraz na opinię ludzi, którzy zobaczą. Jest to osoba, która jest strasznie rozgarnięta, impulsywna. Jest to taki typowy mięśniak z siłowni i wprowadzi dużo zamieszania w programie XX, bo tak to będzie taki wątek, że po prostu uczestnicy będą występować w takim reality show. No i będzie się tam dużo działo. Fajnie się grało, bo to była sceneria kręcona latem. Na świeżym powietrzu. Była cała wioska zbudowana do tego, więc takie duże przedsięwzięcie, natomiast był to wątek zamknięty i myślałem, że to po prostu będzie epizod, ale producenci zadzwonili ponownie i powiedzieli, że chcieliby kontynuować, więc no, cieszę się bardzo. Kilka dni temu byłem na planie, następnego dnia mam kolejne zdjęcia, no i bardzo się cieszę, że mogę grać, uwielbiam to. Nawet kiedy miałem ostatnio 13 scen, to było ponad 12 godzin nagrań, to absolutnie nie czułem się zmęczony, bardzo to lubię i mam nadzieję, że będę mógł jak najdłużej tam zostać.